i czekali na powrót do Polski. Oni już w 1946 po II wojnie światowej los przywiódł ich do Bolesławca. Tu od nowa musieli zacząć żyć, uporać się z wojenną traumą. Osieroceni, poranieni fizycznie i psychicznie. Warto wsłuchać się w ich słowa. Ostatnich świadków globalnej zagłady, aby pamięć nie zaginęła, aby wyciągać wnioski, aby doceniać, że żyjemy w wolnej ojczyźnie. Jestem z Krakowa. W momencie, kiedy zaczęła się wojna w 1939 roku, miałem prawie 5 lat. Pamiętam tylko, może tak przez mgłę, ale jednak później potwierdzone przez relacje rodzinne, że ojciec mój, odchodząc w mundurze, pożegnał się ze mną, bo byłem jedynakiem, pożegnał się ze swoją żoną, moją matką. I odszedł. I tak tylko go w ten sposób pamiętam. Transport wojskowy, którym jechał, został dostrzeżony przez samoloty niemieckie i zbombardowany. Na uroczystość przyszli podopieczni bolesławieckich domów samopomocy, kombatanci, również słuchacze Uniwersytetu III wieku i sporo młodzieży, bo to do nich należeć będzie dbanie o pamięć o czasach, kiedy Polska była jednym wielkim dramatem. Kto wie, jaka byłaby dzisiejsza Polska, gdyby nie 123 lata niebytu państwowości. Straciliśmy wiele, wiele nigdy nie uda się odzyskać. 123 lata rozbicia państwa polskiego, niezwykle tragiczne to są chwile, bo bez państwowości nie można było iść w nowoczesność, a przecież pamiętajmy, że XIX stulecie, XIX wiek to był wiek, w którym kształtowały się potęgi przemysłowe. My nie byliśmy państwem, byliśmy, no można powiedzieć, mało znaczącymi terenami trzech wielkich mocarstw, Austro-Węgier, Rosji carskiej i Niemiec, i to nie dawało szansy na dobry rozwój, już nie mówiąc o wszystkich innych elementach związanych z tradycją, z językiem, z polskością po prostu. Kolejne powstania listopadowe, styczniowe prowadziły tylko do wykrwawiania najlepszej części przede wszystkim młodych ludzi. Spotkanie to nie tylko okazja do wspomnień z ostatniej wojny, ale podniosła uroczystość pokazująca historię powrotu Polski na mapy świata. Ja pochodzę z żołnierskiej rodziny i w każdym pokoleniu byli żołnierze, którzy walczyli o niepodległość Polski. Jednym się to udawało, innym niestety nie. Także dla mnie ta data to jest wielka data, ponieważ po pierwsze ojciec był żołnierzem marszałka Piłsudskiego razem ze swoim serdecznym kolegą, pułkownikiem Lisem Kulą, który był ukochanym żołnierzem Piłsudskiego. Ojciec brał udział w roku 20 w Bitwie Warszawskiej, ma medale. Mój dziadek, mój pradziad był, proszę pana, powstańcem styczniowym. Mój pradziadek był powstańcem listopadowym. Mój pradziadek należał do Legionów Dąbrowskiego. Wolność nie jest dana żadnemu narodowi raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować i chronić. Wiedza wyniesiona z podręczników to jest pewna podstawa, ale tak naprawdę tą historię można poznać, tak jak filmy amerykańskie, przez losy jednostki opowiadają o bardzo ważnych wydarzeniach historycznych. Taka hollywoodzka maniera, ale te filmy dlatego zyskują taką popularność, nie dlatego, że tam są piękne efekty, tylko dlatego, że one bardzo często opowiadają autentyczne historie. My w Bolesławcu mamy tysiące żywych ksiąg historii. Każda z tych osób, z tych starszych osób, które siedziały na sali, znakomicie może opowiedzieć o losach swojej rodziny na tle tego, co się w Polsce wydarzyło. Nasza historia jest tragiczna, ale jednocześnie bardzo taka dumna, wielka, pokazująca siłę i charakter człowieka, bo mało który naród mógłby się podnieść po tych wszystkich rzeczach, które nas spotkały, ale kiedy my to opowiadamy tam o milionach ludzi, którzy gdzieś tam walczyli, czy zginęli, czy byli mordowani na Wołyniu, to jest oczywiście ważna informacja, ale dużo bardziej oddziaływuje na wyobraźnię, szczególnie młodych ludzi, którzy są tą sztafetą pokoleń,
takie losy jednostki. Mnie bardzo wzruszyła na przykład historia tej pani, która opowiadała o rzezi wołyńskiej, jak oni to przeżyli, najpierw w klasztorze, później uciekali. Ja takich historii, ponieważ ja się spotykam z naszymi emerytami często, znam setki. Bardzo wzruszające były jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy nasze środowisko kombatanckie było bardzo duże. Oni się nie mieścili w sali na ulicy Sądowej, gdzie się spotykali, obchodzili wspólnie święta. Kiedy każdy z nich chciał opowiedzieć swoją historię, swoje życie, te losy i niektóre były tak nieprawdopodobne, tak jak na przykład pan, który opowiadał o tym, jak siedział w celi śmierci, skazany na karę śmierci za to, że działał w Armii Krajowej. Zresztą zawsze witaliśmy się jako krajanie, bo on i moja mama pochodzili z Oszmiany, z Wileńszczyzny. To było bardzo wzruszające. Dzisiaj głównie te osoby już są na cmentarzu, tak spotykamy, ale cieszy fakt, że jeszcze są i żyją osoby, które tak pięknie mogą o tym opowiadać. My zrobiliśmy coś więcej, my spisaliśmy wspomnienia Sybiraków, emigrantów z dawnej Jugosławii czy z Francji i my za to między innymi dostaliśmy przecież wyróżnienie, właściwie byliśmy w gronie nagrodzonych, bo nie było tam pierwszych, drugich nagród i ja kilka tygodni w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyłem właśnie, odbierałem tę nagrodę, odbierałem dyplom, a to był wyraz docenienia spośród wielu set projektów tego, że bolesławiecki projekt takiego właśnie uwieczniania wspomnień ludzi dla zintegrowania wspólnoty, dla pokazania, że ci może ci już starsi ludzie, którzy tam chodzą o lasce, często są niedołężni, w swoim życiu zrobili coś bardzo dużego dla nas wszystkich, dla Polaków. Czcijmy pamięć tych, dzięki którym jesteśmy.